Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy serdecznie. Dzisiaj z porzuconej części miasta. Tak, ze słonecznej, o której już mówiliśmy. Ze słonecznego Portofino. Tak, w sprawie w centrum. I dzisiaj Mirek Mirosław chce się dobrać właśnie. Nie, no chcę powiedzieć. Do tej ulicy. Przypomnieć, mamy w Suwałkach Przytorową, Sejneńską, Szkolną i Doszkolnej jeszcze Składową. I te uliczki dziś chcemy zaliczyć, żeby Państwu powiedzieć parę słów na temat... Gorzkiej prawdy. Tak. Gorzkiej prawdy. A gorzka prawda jest taka, że prawie w centrum miasta i tak dalej, niezmiennie, wygląd niektórych posesji, ogrodzeń, niektórych płotów, niektórych w ogóle nieruchomości budzi spore zastrzeżenia. I przedtem apelowaliśmy już do radnych jako takich, żeby tym rowerem objeżdżali te okolice, niech objeżdżają, niech patrzą i niech naciskają Straż Miejską, może, prawda, inne władze, żeby interweniowały, żeby to miasto wyglądało ładniej. Bo główne nasze działanie jest tylko potem, żeby miasto dla turystów, ludzi przyjeżdżających z zewnątrz, prezentowało się coraz ładniej. A jesteśmy przed sezonem. Ulica Przytorowa, prawda, to jest przelotowa w kierunku Sejm, potem będzie Sejneńska. Jezioro Krzywe i plaża Krzywe. Też jest Krzywe. Tam, tak, plaża, tak. I przede wszystkim Stary Folwark, Klasztor Wigierski, Jezioro Wigry i na Sejny tam dalej. No, dużo obiektów wypoczynkowych, duży tranzyt turystów. W związku z tym, proszę Państwa, spójrzmy, jak wygląda to z tyłu, prawda, obiekt po zdjęciu ogrodzenia, a z kolei jak przejedziemy zaraz kamerą na drugą stronę, to jeszcze w niezdjętym ogrodzeniu. Jak wygląda to w tamtym ciągu ulicy, ulica Przytorowa i te ogrodzenia, które tam mamy, oraz, prawda, jak wygląda to w tamtym kierunku. Więc spróbujmy jako prywatni właściciele trochę to zagospodarować, nie wiem, może te płoty pomalować, może te płoty, prawda, wyremontować, a przede wszystkim tu apel do Straży Miejskiej, zdjąć nieaktualne, porwane banery, nie? Jakoś to trzeba, no, uporządkować, firm już dawno nie ma, a tutaj zaraz spojrzymy, banery wiszą jakieś, prawda, porwane, wygląda to dość okropnie i tyle, jeśli chodzi o... Niekoniecznie, Mirek, no bo żeś się dobrał do prywatnych działalności i banerów. Jeśli to jest prywatne, no to niech prywatni remontują, tylko mówię, jak prywatne podwórko, to też musi wyglądać. No tak, ale... Jeśli żądamy czegoś od miasta, to i dbajmy o swoje. No ale to komuno wróć. Nikt nikomu nie powinien niczego kazać, żeby robić ze swoim płotem, aczkolwiek jeśli chodzi o sprzątanie, to jestem z tobą, no bo no. Masz, no to? Jest to przy ulicy. Ale sprzątnąć trzeba. Sprzątnąć trzeba, a jak nie? Sprzątnąć trzeba, nie stać to się na płot. Z płotem zrobić, no. Ale jak nie stać na płot, no to po prostu zdjąć, usunąć, posprzątać. Tak, o tym mówię właśnie, że po prostu zróbmy to, bo to już nie wiosna, to już prawie lato. Nie, bo tak słucham, drodzy państwo, sam się przeraziłem, bo u mnie baner wisi, nieaktualny, zaraz przyjdzie Mirek i tak, zerwie go. Tak, i zrobi zdjęcie i umieści, prawda, tak, na fejsie. Na tablicy mnie z napisem tego pana dojedziemy. No to teraz nie o to proszę chodzi. Państwa na ulicę Sejneńską, bo tam jest kilka tematów też ważnych.
No to do zobaczenia. Tak. No więc, szanowni państwo, przyjechaliśmy na ulicę Sejneńską. Oczywiście też ładną perspektywę właśnie Maciek nam tam kręci, żebyśmy widzieli, prawda, że też główna wylotowa turystyczna ulica może nie do końca wygląda tak, jak powinna wyglądać. I tu apel właśnie do właścicieli tych płotów, które tutaj są w okolicy. Malujcie je, zasłaniajcie, żeby to wyglądało. Stanęliśmy tutaj przed dawno już upadłym zakładem Warmia, prawda? No i w związku z tym zaraz będziemy mówili o ulicy Sejneńskiej i o przejeździe kolejowym, który jest w tamtym kierunku. Niemniej jednak to jest ciągły apel, bo po tej stronie mamy świeżo wyremontowane budynki starych koszar. Naprawdę znakomicie, znakomicie odnowione, znakomicie, prawda, wyposażone. Miasto tutaj inwestuje wielkie pieniądze w mieszkania komunalne. Łącznie wygląda ta ulica z tej strony całkiem dobrze. Z drugiej strony połówka ulicy wygląda trochę gorzej i tu jest apel, żeby te, czego nie możecie wyremontować, to żeby zasłonić, może nowym płotem, prawda? I tu apel do właścicieli tych płotów, że pomalujcie, zasłońcie, zróbcie coś. Jeszcze kończąc Mirka wypowiedź, to jeszcze jakby powiedział, skąd niektórzy mają wziąć pieniądze na te płoty, to ja bym w ogóle był już usatysfakcjonowany tą sytuacją. Budujmy, pomożemy, pomożecie, tak? No nie zawsze tak to działa. Chociaż ja widzę jakąś alternatywę mało, bo czasem można troszeczkę obniżyć wysokość podatku od nieruchomości, tak? Minimalnie. Proszę bardzo. I te pieniążki z obowiązkiem przeznaczenia na jakąś poprawę wizualizacji płota. Kupią sobie farbę za ten obniżony podatek. I tak, usługę będziemy mieli po stronie właściciela, farbę po stronie miasta, załóżmy. Tak. I mamy sprawę załatwioną. Ale to taki gospodarski sposób. Jak dziś pamiętam, miasto czyniło starania od lat 60., żeby pod tym przejazdem zrobić tunel i, prawda, pociąg sobie by jechał górą, a bezpośredni wylot tej drogi sobie bez zatrzymywania był. I można powiedzieć, że jak dosuwał ten pociąg dwa razy na dobę, witał, to można było przeżyć ten przejazd kolejowy. To o tyle teraz, prawda, kiedy intensyfikacja ruchu kolejowego wzrasta, bo tędy również na Litwę jadą, zapory się zamykają, tworzy się olbrzymi korek i przed tym właśnie przejazdem jest skrzyżowanie. I cóż na tym skrzyżowaniu się wyprawia? Z lewej strony, prawda, z przytorowej wjeżdżają, bo tam ten cały ciąg, połowę ruchu Sejneńskiej idzie tamtędy. Sejneńska ma pierwszeństwo, to wszystko idzie do przodu i tam nagle staje. I to skrzyżowanie jest zrobione w ten sposób, że jak niektórzy ludzie już zobaczą ten zamknięty przejazd, to objeżdżają te skrzyżowanie, wyjeżdżają na lewą stronę tego, prawda, ruchu drogowego, zupełnie niezgodnie z przepisami, robią sobie jakieś objazdy, wjeżdżają. Nie do rozwiązania ten problem jest na dzień dzisiejszy, póki nie będzie tego tunelu. Tylko pamiętajcie, że przez tyle lat nie udało go się rozwiązać, więc na razie pewnie nie. Być może troszeczkę odciąży nas tam ta wylotowa i te połączenie z tą nową obwodnicą, ale na Sejny ciągle będziemy jechali tędy. No i jak to widzisz, drogi Robercie, prawda? Jak to rozwiązać? Widzę tak. Często próbuję wyjechać na jazdę próbną, bo tam wychodzi to jakby z położenia mojego miejsca pracy. Tak. No i pociąg jedzie i mamy zablokowane nawet zjazdy ze skrzyżowania. Czyli tak, stają użytkownicy po lewej stronie tej wysepki, tak, z Waryńskiego, tak, blokują, tak, wyjazd, tak, w lewo. Bo tam za wąsko jest. A jeśli nawet jest to odblokowane, to i tak ktoś stanie w po prostu przejeździe, tak? Niezgodnie z przepisami. Czyli tutaj od sądu, nie? Nawet nie może skręcić w lewo, nie? W żadnym kierunku, wszystko jest zablokowane, całe skrzyżowania są zablokowane i tutaj rozumu nie ma, nie ma rozumu w organizacji ruchu i nie ma rozumu w uczestnikach ruchu, tak? To się rymuje nawet. Tak to widzę, no jest to rozwiązanie, żeby objechać te miejsce tam pod wiaduktem, tak? Czyli od ulicy Utraty. I to rzeczywiście, jak nieintuicyjnie jedziemy, jeszcze znamy rozkład jazdy tych wszystkich pojazdów szynowych, to może nam się uda przebić tam, tak? W tamtym kierunku. Aczkolwiek dziwna to jest sytuacja i
nie zrozumiała, bo przez 50 lat jak żyje, można było coś zrobić. Jeszcze teraz patrząc w kierunku, bo Państwo nie widzicie, ja widzę ten przejazd kolejowy na ulicy Sejneckiej i teraz przyszło mi do głowy, że może w następnym odcinku to Mirek, bo jestem emerytem, ma więcej czasu, to ustali, czy w tym roku mamy ratowników na plaży Krzywe. Prawdopodobnie będziemy mieli, komunikatu jeszcze nie było, ale ta plaża zwykle jest czynna od 15 czerwca do 15 września. Nie, okej, okay, ja rozumiem, że ale jest. Ale musi się dogadać. Gmina, park, z tego, miasto. Z tego co pamiętam, to wszyscy chcieli, tylko nikt nie mógł. Bo może nie ma ratowników. Ale jakby nie było, to przecież jedyne jezioro tak blisko, tak? Z plażą, dostępne dla ogółu, jezioro, w którym można się wykąpać. Proszę Państwa, no i przejechaliśmy tutaj na ulicę Szkolną i chcielibyśmy pokazać Państwu, jak nie działa w sposób właściwy ta współpraca między dzierżawcami, właścicielami, prawda, tych terenów. Bo jak widzicie, specjalnie tu przyjechaliśmy, żeby pokazać, jak wygląda, prawda, droga dojazdowa do tych wielu firm, które tutaj dzierżawią, czy są właścicielami jakichś, prawda, nieruchomości, oczywiście handlowych, ale nie mogą dogadać się między sobą co do wyremontowania tych dojazdów. I widzicie, że mnóstwo znanych, a droga, jak sami widzicie, można tą miską zawalić, urwać coś sobie, prawda. Mówię, szereg firm tutaj jest, prawda, że tak powiem, zainteresowanych, ale rozwiązać tego się nie daje. No bo co, dywanik asfaltowy, prawda, wyrównanie powierzchni, cokolwiek, prawda. Niestety, no, współpraca, że tak powiem, nie zawsze się układa. Niektóre firmy sobie coś tam podrównały, niektóre zrobiły, a niektóre nie. I po co o tym wszystkim mówimy, nie? Ten cały, tak jak widzimy, trochę biznes jest tymczasowy, prawda? Kupują, prawda, niektóre lokale, ale większość dzierżawią. Jak dzierżawią, to nie są właścicielami. Jak nie są właścicielami, nie chcą inwestować. Jak nie chcą inwestować, no to niestety jest to, co jest. Czy tak być powinno? Chyba nie. Apelujemy właśnie też. Pamiętajcie, jesteście w mieście, wy też, że tak powiem, tworzycie obraz tego miasta. Co to? No to drodzy Państwo, tak. Znowu. Na zielono. Znowu. Na zielono. I takim bumerangiem szybciutko, tak bo jest. To zajęło nam 10 minut tak naprawdę. Wyjaśnienie i Mirek, sprawy, Mirek tu jeszcze zrobił temat placu, bo będzie tutaj prywatnych inwestorów dyscyplinował. Tak co się skończyć nie, może. Nie, przepraszam, upominał, tak. A w ogóle to mówił do radnych, mówi zróbcie coś. Ale nie, być może będzie niedługo podbite miał oczy za te działania. Ale teraz taka poważna rzecz. I według mnie ona się urodziła 3 minuty temu, czy 5, kiedy robiliśmy materiał na temat przyjazdu kolejowego tak i wyszedł temat przypadkowo jeziora Krzywe. Na jeziora. Jezioro Krzywe naszej plaży miejskiej można tak bym to nazwał, tak, bo to jest tak. Ściśle wkomponowany teren i jezioro w miasto i w mieszkańców miasta. No i co się okazuje, dzwoniliśmy do źródła zbliżonego Paśnika, tak? Tak. Czyli dobre źródło, no i dostaliśmy taką informację, że bardzo, bardzo na takiej żyłeczce albo pańczynce wisi to, czy nad zalewem będzie ochrona w postaci ratowniczej. Tak. I jak co roku, czy będzie i jak co roku wychodzi problem jeziora Krzywego. Krzywe. Tutaj z tego co wiem, to miasto nie jest zainteresowane partycypowaniem w kosztach nad tej plaży. Mówimy o tej plaży oczywiście, w Krzywym. Tutaj niedaleko parku tak, narodowego w Krzywym. I tutaj, żeby ktoś... inaczej, mam nadzieję, że się mylę i ta informacja była nieprawdziwa, chociaż jest z miejsca prawdziwego, tak? I mam nadzieję, że tu się po prostu... Dogadają jeszcze. Mam nadzieję, że tak nie jest, jak słyszeliśmy, jak co roku, bo wydaje mi się, że to są jedyne 2 miesiące w roku, kiedy mieszkańcy miasta i nie wszyscy, wszystkich na pewno stać, żeby jeździć po Bałtykach i po innych pięknych kurortach, bo nie muszą ciężko pracować i ryj od rana do nocy. I to jedyne miejsce, w którym za bilet MPK można dojechać nad jezioro i pokąpać się, tak? Więc... I niech jak co roku, tak, dogada się. No i tu teraz jest gorący apel, no drodzy kochani radni, tym możecie się zająć, jest poważny problem i to nie to, że my tu gwiazdurzymy tu w parku miejskim, tylko to jest poważny problem i wydaje mi się, trzeba go rozwiązać. Jeśli nie ma, super temat. Jeśli, super tak, temat. Jeśli nie ma pieniążków, tak. No to trzeba je nastrugać.
I tyle. Ludzie mają 2 miesiące wakacji, chcą się kąpać i koniec, bo przynajmniej dzieci się pokąpią, popalają plecki, witaminę D dosiądą i ktoś będzie z tego tytułu zadowolony. A wiesz, ile drzewko kosztuje takie, które duże, podrośnięte już teraz? I jak za swoje, to niech sadzą i całe lasy. Ale to podobno nawet kosztuje i ponad 1000 zł takie drzewko. No tak, ale ostatnio mnie też źródło dobrze poinformowane, powiedziało, że drzewko kupiło za swoje i tu przepraszam, bo mówiłem, że za może pieniądze... Ale, zarządu dróg, ale mówię, miasto, że... Ale miasto też kupuje takie drzewa. Miasto kupuje drzewa takie no podrośnięte i to jest prawo. Temat trzeba, jakby wydaje mi się, rozwiązać i koniec, tak? Trzeba, niebezpieczne. Trzeba inne rzeczy odłożyć, może na później i tym ludziom zrobić frajdę w tym okresie wakacyjnym i umożliwić bezpieczne pływanie. No to... I nagłosić rowerem do Krzywego. Ale to takie logiczne jest. To jest tragedia, że trzeba co roku o tym gadać. Tak, to jest ponad podziałami powinno być. Niekoniecznie w mieście, Mirek, nie chce nad stawem, Mirek. Tylko... No, drodzy Państwo, 7 km. Suwak mu założę na buzie. Nie, no ale dokładnie. Ale mam rację, ponad podziałami to powinno być. Tym razem masz rację, ale chociaż generalnie nie zawsze, ale tym razem masz. Podpisuję się potem 4 kopytami. Ja. I to jest zacna inicjatywa, jakby powiedział mój kolega, zacna inicjatywa. Tak. I tu, drodzy radni, no możemy sponsorów poszukać, tak? Wszyscy po parę złotych się złożyć, żeby ja sam bym chętnie pojechał tam, tak? I dzieci zabrał. Ale jeśli one mają się potopić tam, bez nadzoru, no to ja dziękuję, no. Czyli lobbing to właśnie na rzecz bezpiecznego kąpieliska w Krzywym i, prawda, umożliwienia. To są tylko 2 miesiące w roku. Nawet jeśli ta stawka ratownika będzie podwójna, to są tylko dwa wynagrodzenia. Czyli nie tylko tematy my tu drogowe, nie tylko przedsiębiorstwa, my też lubimy, ale zielone płuca Polski, Mirek, i Mirek zielone też. Płuca mieszkańców. Myślę, że obrzydliwy to obrzydliwy, ale w kąpielówkach wygląda dobrze. To ja w strój przedwojenny muszę się ubrać, tak wiesz, tu na szelkę. I tym apelem rozpaczy byśmy chcieli zakończyć ten program. Drodzy Państwo, szybko z samochodu, bo przypomniałem sobie i tutaj poprosiłem pana Maćka, żeby jeszcze mnie dopuścił do szkiełka. Taki pomysł był tutaj w czasie rozmowy telefonicznej, że skoro mamy takie problemy z ratownikami, to może by czas pomyśleć, żeby w Kuźni Talentów może otworzyć jakąś klasę ratowniczą. I takich przez parę lat sobie adeptów wyszkolić i godnie potem ich opłacać, żeby na lokalnym rynku nie było dziury i każdy będzie zadowolony. I ci młodzi ludzie, którzy będą mieli pracę zapewnioną, i miasto będzie szczęśliwe, że nie będzie miało problemów z utrzymaniem pływalni i jakby w bezpieczeństwie innych obiektów rekreacji letniej. Dziękuję.